stadion przy ulicy Startowej 13, Centrum Sportu Rekord w Bielsku-Białej. Przed nami mecz 23. kolejki rozgrywek. Nowak ręką sygnalizuje sposób rozegrania. No, sposób taki cokolwiek. Daleki od sztuki, od prawideł bramkarskich. Piłka przechodzi przez pole karne. Jeszcze rekordziści Wojciechowski z pierwszej piłki zaskoczył kompletnie Fościaka. Nie wiem, czy tam nie było po drodze rykoszeta. Najważniejsze z bielskiej perspektywy, iż w czwartej minucie spotkania gospodarze tych zawodów obejmują prowadzenie 1-0. Widząc, iż zbyt gęsto od głów i nóg w okolicy pola karnego rekordu, oj, zdecydował się zawodnik Karkonoszy na niesygnalizowane uderzenie. Na pewno niełatwe zadanie przed Fościakiem w bramce Karkonoszy. Płaskie uderzenie, Tomasz Nowak! Piłka skozłowała jeszcze w okolicy 3-4 metra od bramki i mamy prowadzenie rekordzistów od 13 minuty spotkania 2-0. Trafienie, palce lizać. Wydawało się, że w pierwszej połowie, Krzysztof, jesteś praktycznie niepotrzebny zespołowi. Tak było. W pierwszej połowie niewiele się działo pod naszą bramką. My bardzo dobrze rozgrywaliśmy to spotkanie według planu założonego przed meczem. Wszystko się układało po naszej myśli. Niestety druga połowa troszeczkę słabsza, ale... No właśnie. W drugiej połowie z kolei bez ciebie nie wyobrażam sobie końcowego rezultatu tego spotkania. Tak jak już powiedziałem wcześniej, mieliśmy plan na to spotkanie. W drugiej połowie troszeczkę nerwowości wkradło się w nasze poczynania. Przez to przeciwnik stworzył sobie kilka dogodnych sytuacji, ale byliśmy monolitem, jeśli chodzi o defensywę. Każdy walczył za drugiego tak naprawdę i daliśmy radę. A nie było tak, że przy prowadzeniu 2-0 i kilku dogodnych sytuacjach pod bramką rywali mentalnie już trochę odjechaliście do świątecznego stołu? Nie, myślę, że nie, że naprawdę zależało nam na tych trzech punktach. No i finalnie nam udało się to wszystko zrealizować. Dzięki za rozmowę i wesołych świąt. Wzajemnie. Wydaje się, niepotrzebnie zwolnił tempo tej akcji gracz Karkonoszy. Włącza się Tokarz, już pole karne rekordu. Radziemski, uderzenie z dużego palca. Nieznacznie piłka mija światło bielskiej bramki. Na chaos, na tak zwaną aferę Wojciechowski w centrum pola gry. Wychodzą zwycięsko z tych starć bielszczanie. Rozpędza się Kamiński. Prostopadłe dogranie do Świderskiego. Daniel Świderski! I udana interwencja Fościaka. Rzut rożny dla bielszczan. Ekipy z Bielska-Białej. Długie zagranie do niepilnowanego Świderskiego. Przełożył sobie obrońcę Świderski! Ale znakomicie to zrobił. Na otwarcie 58 minuty meczu. Płasko! Minimalnie obok słupka. Tomasz Nowak. Jak jedna decyzja zawodnika, jedno zagranie może zmienić całkowicie przebieg akcji. No i widzimy teraz błąd za błędem. Kareta, ale jeszcze Dudek! I doskonała interwencja w bramce Krzysztofa Rzetki. Jaros zamyka tę akcję na lewej stronie. Jeszcze dośrodkowanie, jeszcze okazja, jak główkował niecelnie Błażej Klimek. Tomasz, którego pozdrawiamy bardzo serdecznie w swoim imieniu oraz sympatyków biało-zielonych. Kacper Kasprzak! Jak tego nie trafił Daniel Świderski? Maciej Pałaszewski. Piłka przechodzi przez piąty metr. Oj, tu problemy rekordzistów. I trafienie! Doczekali Kacper Dudek bodajże w 69 minucie meczu. Gol kontaktowy dla Jeleni Górskich Karkonoszy. Mateusz, mówią, że zwycięzców się nie sądzi. W istocie? Myślę, że tak. Myślę, że pierwszą połowę bardzo dobrze graliśmy i może ta koncentracja spadła trochę. Mieliśmy problem z utrzymaniem się na połowie przeciwnika i to może zaowocowało tym, że Karkonosze poczuły, że jednak mogą coś tu jeszcze wywalczyć w drugiej połowie. A może było po prostu tak, że grała ta drużyna, która grała z wiatrem? No tak to wyglądało faktycznie, bo tutaj wiatr jest boczny trochę, te piłki platały figle, no ale najważniejsze, że cel się udało spełnić, mecz wygrywamy, także sobota wielkanocna, mam nadzieję, że w dobrych humorach. Ale już za tydzień poprzeczka wymagają pójść znacząco do góry. Wizyta u jednego z faworytów, pretendentów u drużyny MKS-u Kluczbork. Tak, zgadza się. My też jesteśmy w tym gronie pretendentów, także myślę, że bardzo ciekawy mecz się zapowiada. Boisko w Kluczborku do tej pory jest dla nas szczęśliwe i mam nadzieję, że tak zostanie. A my słyszymy ostatni gwizdek arbitra tych zawodów Mikołaja Kujawskiego. Zatem bielszczanie księgują drugie 3 punkty z rzędu.